gramy dla wszystkich dzieci. Gramy ze wszystkimi, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 31 stycznia. Rozpoczynamy naszą transmisję i będziemy razem aż do godziny 20. Każde dziecko o tym wie, aż litery dwie. Jak się może schować pies gdzieś od A do S. Panie burmistrzu, mamy wiele voucherów, które ufundowali pouczyńscy przedsiębiorcy. Naprawdę trzeba podziękować za zarówno tym, którzy kwestują, uczestniczą w aukcjach, ale również tym, którzy ofiarowali coś na orkiestrę. To nas bardzo cieszy. Co roku nasi mieszkańcy stoją na wysokości zadania. Tym bardziej te podziękowania się należą, ponieważ branża hotelarska, restauracje, restauratorzy i wiele innych tutaj dziedzin pokrewnych znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast wielkie, olbrzymie serce tych osób spowodowało, że z jednej strony, tak jak w tym przypadku, ufundowały vouchery na licytację, a z drugiej strony ci sami przedsiębiorcy licytują i podbijają te już wysokie kwoty. Dziękuję Państwu serdecznie. I trzymamy wszyscy za was kciuki. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Laki z drewna przecież nikt nie wzruszy. Lalka nie ma serca, czy to prawdą jest? Witamy serdecznie pana Grzegorza, szef Połczyńskiego Sztabu. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja na ulicach Połczyna, ilu wolontariuszy bierze udział w dzisiejszym lokalnym finale WOŚP w Połczynie Zdroju? Na terenie Połczyna Zdroju jest 20 wolontariuszy. Zmieniają się, oni nie są wszyscy na raz, ponieważ jest zimno. I jednocześnie około 12 do 15 osób cały czas chodzi po ulicach. Mamy voucher do galaterii Pervoy za 50 zł, czy zestaw eko-gadżetów za 70 zł. Także myślę, że coraz bardziej się te aukcje rozkręcają, jest coraz ciekawiej. Także myślę, że to początek, a będzie jeszcze lepiej. Przypominamy, że na naszych facebookowych tablicach również trwają licytacje. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy licytują. Podbijacie kwoty. Wszystkim nam zależy na pobiciu rekordu. No mamy nadzieję, tak? Cała Polska zbiera do puszek, do e-skarbonek. Nasza połczyńska skarbonka też się coraz bardziej zapełnia. Zapraszamy was do linku, który jest, wośpowego linku do e-skarbonki. Nabijajcie tą puchę, żebyśmy mogli się pochwalić na jutro, może pojutrze, jaka tam będzie ostatecznie kwota. Widzimy z licytacji, że są naprawdę jest duże zaangażowanie. Po raz kolejny się nie zawiedliśmy. Oczywiście, bo połczyńskie serca są tak samo wielkie jak serca całej orkiestry i myślę, że po raz kolejny uda nam się pobić ten rekord. Oj dana, pileko od rana, pileko wieczorkiem, a zaśniesz z kumorkiem. Pani burmistrz, na naszych ulicach, widziała Pani pewnie zdjęcia na fanpage'ach, na naszych ulicach są wspaniali młodzi ludzie. Widziała Pani najmłodszego kwestora w Połczynie Zdroju? Tak. Tak, Zosia, super, trzymamy za nią kciuki, aby nie zmarzła, ale myślę, że wszyscy mają tak gorące serca i gorące chęci. Świetnie, że młodzieżowa drużyna pożarnicza po raz kolejny jest z nami i gra z nami i zbiera. Są na ulicach, możecie ich spotkać na którymś ze spacerów. Śpiewamy już od 2 lat prawie, śpiewamy
Jest to studio wokalne, więc staramy się śpiewać poprawnie wokalnie. No i dzisiaj postaramy się dla orkiestry zaśpiewać i zagrać jak najpiękniej. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt. Czy jest jakaś niespodzianka, to co już znamy z twojego kanału na YouTube? A czy może jakaś premiera jest przygotowana na dzisiejszą okoliczność? Zagram 6 numerów, które już znajdują się na moim kanale i 2 premiery, które są zapowiedzią mojej płyty, która wkrótce się ujawni. Mijają lata jak chwila, one, że dużo mygniesz. Po części się kruszysz, a nie chcę zostawić, że mocy zatrzymasz na siłę. Osoby to rzeczy, więc nie mu potrzeby. Mówi, że jesteś, że żyjesz. Nie wracaj na śmieci, lubiłem ten fetysz. Postawiłem rękę pod piłę. My jak małe dzieci chronimy się przed tym, co nawet nie grozi. Po chorym ci wirem, czytając gazety, tworzymy świat, który zaraz ginie. Iluzja, ksety, mixtetek i fety. Choć panie nie zawód zajadasz, jak tirem straciłeś apetyt. To mówisz przecież, że to nie na siłę. Są z nami muzycy z zespołu Calm Water. Witajcie. Witamy, witamy serdecznie. Ja jestem Dawid, gram na gitarze. Ja Aster, gitara, wokal. Powiedzcie, skąd przyjechaliście? Z Budzenia, Wielkopolscy. A jak długo już działacie, jak długo? Generalnie w dwóch gramy od roku. Od roku gramy we dwóch, a dzisiaj pierwszy raz zagramy we czterech. Czyli to taki też debiucik malutki. To jest totalna rewolucja. Nie? Dużo czasu, żeby się przygotować? Nie. Janie, pochodzisz z Połczyna. Tak jest, zgadza się, urodziłem się w Połczynie, teraz mieszkam w Kołobrzegu, tam poznałem chłopaków i gramy od już roku razem, a chłopaki grają od lat... Od 2018 roku, od lutego dokładnie. No i dziękujemy, że Państwo byliście z nami. W takich sytuacji, okolicznościach w zeszłym roku nie sądziliśmy, że to się tak wszystko zmieni. Mieliśmy nadzieję, że będzie fajnie, ale niestety dzisiaj tylko online. Ale miejmy nadzieję, że już za 2-3 miesiące wszystko powrócimy. Wszystko ma swoje plusy i minusy, także dziękujemy. Myślę, że było dobrze. Dziękujemy. Pozdrawiamy Was. Siema, trzymajcie się.